to, co możemy nazwać klasycznym dyspensacjonizmem, dyspensacjonalizmem, to jest coś, co opisuje poszczególne dyspensacje oraz ich cel. Istnieje 7 dyspensacji, powszechnie nazywanych wiekami. Wiek niewinności, wiek sumienia, wiek ludzkiego rządu, wiek obietnicy, wiek prawa, łaski i wiek królestwa. Każda dyspensacja testuje ludzkość w nowych warunkach. Oczywiście o testowaniu ludzkości po ukrzyżowaniu Chrystusa nie ma już mowy, więc to testowanie dotyczy tych 5 dyspensacji przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa. Ludzkość zawodzi we wszystkich tych warunkach. Bóg dokonuje kilku rzeczy poprzez ten plan wieków. Udowadnia, że istoty stworzone zawsze zawodzą i sprowadzają na siebie zło, gdy są nieposłuszne Jego przykazaniom, Jego woli, oraz że sprowadzają na siebie dobro i błogosławieństwo, gdy są posłuszne Jego przykazaniom. Następnie poprzez swoją interwencję Bóg przez Jego interwencję w odkupienie i odnowienie doprowadza do powstania nowego nieba i ziemi, które są pełne wolnych istot, które będą wolne, pełne wolnych istot, jednocześnie wykluczając wszelki ponowny bunt. 7 dyspensacji, 7 wieków testuje ludzkość w każdych koniecznych warunkach. Wiek niewinności w ogrodzie Eden przetestował ludzkość, gdy nie było wiedzy o dobru i złu, przez doświadczenie, i tutaj jednak oni wybrali czynienie zła. Wiek sumienia wystawił ludzkość na próbę pod względem tego, czy była wtedy gotowa podążać za dobrem i unikać zła. I tutaj również ludzkość zawiodła, czyniąc więcej zła niż dobra i napełniając świat przemocą. Wiek ludzkiego rządu obejmował z kolei odpowiedzialność ludzkiego rządu za powstrzymywanie zła i promowanie dobra. I to mamy potwierdzone w Rodzaju 9 rozdział 6 werset i Rzymian 13 od 1 do 7. Ale ludzie jednoczą się, aby wywyższyć się przeciwko Bogu, i punktem kulminacyjnym jest opis wieży Babel w Rodzaju 11 rozdziale. W wieku obietnicy, po upadku wieży Babel, Bóg daje patriarchom narodu wybranego specjalną obietnicę, która miała na celu wskazanie oczywiście Pana Jezusa Chrystusa i miała na celu oddzielić ich od skażenia, które dotarło do wszystkich narodów, i umożliwić Bogu przez nich ostateczne błogosławienie wszystkich narodów, ale oni stali się moralnie zepsuci w ziemi obiecanej i kończą w niewoli w Egipcie. W wieku prawa z kolei Bóg daje wyzwolonemu narodowi Izraela wyraźne wskazówki dotyczące życia i społeczności z Bogiem, czyli z Nim, oraz misję bycia światłem dla wszystkich narodów, a oni wciąż się buntują i czynią zło. W wieku łaski Bóg stosuje bardziej łaskawe i mniej sądownicze podejście, aby sprawdzić, czy ludzkość zareaguje po prostu na przesłanie łaski, które jest ogłaszane przez Kościół, nie Nowego Testamentu, tylko przez właśnie tutaj mamy położone na to, że to są ludzie, członkowie Kościoła składającego się z wybawionych ludzi. Może trochę zagmatwałem, więc powtórzę to w wersji takiej, która bardziej będzie oddawała to, co myślę, choć tutaj te myśli nie są takie łatwe do ubrania w słowa. W wieku łaski Bóg stosuje bardziej łaskawe i mniej sądownicze podejście, aby sprawdzić albo wykazać bardziej, bo jest to już po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, więc o testowaniu mowy być nie może, czyli chodzi o wykazanie, czy ludzkość zareaguje po prostu na przesłanie łaski, które jest
ogłaszane przez Kościół, przez chrześcijan, złożony, Kościół złożony przez wierzących ludzi z każdego narodu, ale nawet tutaj wiemy już z proroctw i przewidywań, że ludzkość jako całość oprze się, nie będzie powolna temu i odrzuci łaskę Boga. Bóg usunie Kościół z ziemi w czasie pochwycenia i wtedy wejdzie czas sądu nad narodami, gdy ponownie zgromadzi naród żydowski do ziemi obiecanej. W ciągu tych 6 wieków był szatan obecny, aby skłaniać ludzkość do zła. Po osądzeniu narodów Bóg wprowadzi wiek 1000-letniego królestwa, wiek nowego przymierza. Nowe przymierze się wtedy zacznie po związaniu szatana i w tym wieku królestwa, w którym diabeł jest związany, a Chrystus panuje nad Izraelem, wtedy się zacznie nowe przymierze i Chrystus będzie panował nad Izraelem i narodami wraz ze zwycięzcami okresu Kościoła i to będzie trwało 1000 lat. Pod koniec 1000 lat doskonałego panowania Chrystusa szatan zostanie uwolniony, a ogromna liczba ludzi, ogromna ilość ludzi, wielka część ludzkości podąży za diabłem w buncie przeciwko Bogu. Bóg wyda ostateczny wyrok i wprowadzi wieczny stan, w którym ludzcy i anielscy buntownicy będą na zawsze poddani kwarantannie, można tak powiedzieć, z dala od nowego nieba i nowej ziemi, na których będzie mieszkać sprawiedliwość. Więc mamy te 7 okresów i Bóg ma plan wieków, który realizuje dla swojej chwały i dla dobra stworzenia. Plan ten obejmuje przyzwolenie na zło. Bóg zezwala na zło, aby mógł wytworzyć większe dobro, które będzie rozbrzmiewać ku Jego chwale na wieki wieków. Dopuścił działanie zła, aby je zlikwidować. Zlikwiduje, pokona zło bez zniszczenia ludzkości stworzonej na jego obraz i podobieństwo. Wśród tej ludzkości, wśród której każda osoba może przyjąć lub odrzucić jego łaskę. Bóg zabezpieczy nowe niebo i nową ziemię przed wszelkimi złymi wpływami i jak wiemy, Bóg po prostu zbawi trwale, uleczy od zła wszystkich, którzy przyjdą do Niego z wiarą. Każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Każdy, kto uwierzy Bogu, każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, każdy, kto zaufa Panu Jezusowi Chrystusowi, będzie raz na zawsze zbawiony. Czyli Bóg zbawi i trwale uleczy od zła wszystkich, którzy przyjdą do Niego z wiarą. Wszyscy, którzy Go odrzucą, natomiast zostaną na zawsze oddzieleni, odseparowani od nowego nieba i nowej ziemi w jeziorze z ognia i siarki. Bóg na trwałe oddzieli te 2 grupy. Trwale zabezpieczony wszechświat z jego uwielbioną i udoskonaloną ludzkością będzie na zawsze służył i wielbił i chwalił Boga. Także warto, żebyśmy wyciągnęli z tego wnioski, jak powinniśmy teraz żyć. Jak żyć na tym miejscu w historii, w którym teraz się znajdujemy. Tesaloniczanie dają nam przykład, jak żyć w tym miejscu, w którym się obecnie znajdujemy. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was w naszych modlitwach, nieustannie pamiętając o waszym dziele wiary i pracy, miłości oraz niezłomności, nadziei w Panu naszym Jezusie Chrystusie, w obecności naszego Boga i Ojca. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, o Jego wyborze was, ponieważ nasza Ewangelia nie przyszła do was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym i z pełnym przekonaniem, tak jak wiecie, jakimi ludźmi okazaliśmy się wśród was ze względu na was, wy również staliście się naśladowcami nas i Pana Jezusa Chrystusa, otrzymawszy słowo w wielkim ucisku i w radości Ducha Świętego, także staliście się przykładem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii, albowiem słowo Pańskie rozbrzmiewało od was nie tylko w Macedonii i Achaii,
lecz także wszędzie tam, gdzie rozchodziła się wasza wiara ku Bogu, tak że nie musimy nic dodawać, nic mówić. Sami bowiem donoszą o was, z jakim przyjęciem spotkaliśmy się u was i jak odwróciliście się do Boga od bożków, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Jego Syna z nieba, którego wzbudził z martwych, to jest Jezusa, który nas wybawia od przyszłego gniewu. 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, od 2 do 10.